11 czerwca na dotyku Jury odbył się 38. bieg pięciu stawów organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod patronatem burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka. 5, 4, 3, 2, 1. Około 250 zawodników w biegu głównym, oprócz tego oczywiście dużo więcej biegaczy, bo są w różnych kategoriach, biegi trwają już od godziny 9. Ja osobiście też biorę udział trzeci raz z rzędu i kiedyś też biegłem jako mały chłopiec, dlatego że tu chodziłem niedaleko do szkoły podstawowej. Także tak jak mówię, 38 bieg to troszeczkę już to trwa. Bieg pięciu stawów to event o międzynarodowej randze. Przyjeżdżają stale, zawsze mamy ekipę biegaczy z Koprzywnicy. My też w Buni jakby w rewanżu jeździmy na półmaraton Emila Zatopka do Koprzywnicy. No, myślę, że biegacze będą zadowoleni. Trasa jest prześliczna, przy czym ja dla tych, którzy biegają po asfalcie, to trudna, bo to jest taka trasa crossowa. Także jak ktoś lubi biegi przełajowe, to będzie dzisiaj niezwykle usatysfakcjonowany. Asfaltowcy będą mieć troszeczkę trudniej. Bieg pięciu stawów to wydarzenie, które przyciąga nawet tych najmłodszych. Zawody odbywają się w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz przed biegiem tych szkół odbył się bieg przedszkolaka. Ogólnie w tych kategoriach wzięło udział około 200 uczestników dzieci. Każdy z uczestników otrzymał dyplom plus napój, a w kategoriach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dzieci otrzymują również nagrody za pierwsze 3 miejsca rzeczowe. O 11.30 wystartował bieg główny. Liczy 10 km i 5 minut po biegu głównym startuje również Nordic Walking. Tutaj są zapisy elektroniczne. Każdy z uczestników otrzymuje pakiet startowy, w którym znajdują się nasze wyroby regionalne. Oprócz tego każdy z uczestników jest nagroda, że kto zajmie 38 miejsce zarówno w Nordic Walking, jak i w biegu głównym, otrzyma nagrodę w postaci 100 zł talonu na sprzęt sportowy. Bieg pięciu stawów to wydarzenie z tradycjami, które przyciąga biegaczy z imponującymi sukcesami. No impreza, jak na nasze miasto, chyba fajnie zorganizowana pierwszy raz na dotyku Jury. Także mamy nadzieję, że impreza będzie super, zresztą jak zawsze. Wcześniej ja miałem bieg w Żalka, w Leśniowie dokładnie. Tam był na 15 km też bieg, też była piękna pogoda, pamiętam. No i tak z kolegami biegamy po wszystkich biegach, gdzie się da. No każdy z nas jest maratończykiem. Ja tutaj się nie chcę chwalić, ale zdobyłem koronę maratonów polskich w zeszłym roku. A koledzy też biegają maratony. Tutaj Paweł też jest uczestnikiem kilku maratonów, tak samo jak i Adrian. Także tutaj no, generalnie każdy się tutaj lubuje w długich dystansach. No ta dyszka jest taka fajna, bo jest crossowa, natomiast wyzwania dla nas są takie 21 wzwyż. Organizatorzy już zapowiadają kolejną, 39. edycję Biegu Pięciu Stawów.